Panowie, profesor Tomasz Nałęcz, doradca w Kancelarii Prezydenta, mówi, że jak się popatrzy, jak ta sprawa była załatwiana, to widać, że była ona pod super, super specjalnym nadzorem. Zrezygnowano z opinii sądu. O co chodzi? Chodzi o współpracownika Marcina Dubienieckiego. No właśnie, Marcin Dubieniecki ostatnio często spotyka się, a przynajmniej często jest to omawiane w mediach, spotkania z osobami, które miały jakiś konflikt z prawem, są nie do końca może no właśnie godne zaufania. Zastanawiam się, czy to jest dobre określenie, ale w mediach pojawia się ich imię i pierwsza litera nazwiska i kropka. I sam zastanawiam się, czy Marcin Dubieniecki zrobił to trochę na własne życzenie, to znaczy chcąc się promować w mediach, jednocześnie przykuł tak wzrok kamery i mikrofonów i dziennikarzy, dziennika bałtyckiego. No ale przecież nie dlatego, że jest za to teraz adwokatem. Przecież nie dlatego, że jest adwokatem. Znaczy, mnie się wydaje, że od momentu, w którym pan prezes Jarosław Kaczyński stracił polityczne zainteresowanie dla męża jego bratanicy i przestał przewidywać jego udział w życiu politycznym, pan Dubieniecki osobiście stał się osobą prywatną i zastanawia mnie zainteresowanie mediów, a także polityków jego obecnymi działaniami jako adwokata. Adwokat prowadzący kancelarię, na dodatek przyjmujący sprawy karne, no, częściej się spotyka z ludźmi, których nazwiska zaczynają się na pierwszą literę, a dalszych liter nie mają, niż z tymi, którzy mają pełne liter, nazwisko. Ale pojawiło się zamieszanie wokół jednego konkretnego. Ale związane z tamtą sprawą. Tak, to wokół jednego konkretnego współpracownika Marcina Dubienieckiego, ułaskawionego przez Lecha Kaczyńskiego. Ja przypominam, że jeśli chodzi o ułaskawienia, no to jest z tym duży problem. Przypomnijmy, że Lech Wałęsa ułaskawił Słowika, tak? Że prezydent Kwaśniewski ułaskawił tajemniczą postać ze Szwajcarii, nazywaną potem kasjerem lewicy, która była. I obie te sprawy wzbudziły wielkie zainteresowanie mediów i duże kontrowersje i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ta sprawa, umówmy się, jest dużo drobniejsza, bo to był człowiek, który nawet nie dostał wyroku bez zawieszenia, tylko dostał w zawieszeniu i tam no, za jakieś tam procedury tak naprawdę finansowe. Ale ani Słowik, ani ten tajemniczy gentleman ze Szwajcarii nie byli rodzinnie powiązani z tymi, którzy ich uniewinnili. A tutaj no rodzinnie się nie, ale kastowo, ale powiedzmy, przynajmniej ten pan od lewicy to podobno bardzo był powiązany, no, i wiadomo, ale kto tu był nawet szefem, niektórzy domniemywali. To w takim razie pytanie, czy obecna kancelaria prezydenta i sam profesor Tomasz Nałęcz, który wypowiada się w tej sprawie, dobrze, że angażują się w wyjaśnianie tej sprawy? Tę sprawę powinno się zostawić w spokoju? W ogóle instytucja ułaskawienia przez prezydenta jest pewnego rodzaju takim spadkiem po możliwości ułaskawienia, której dokonywał monarcha, nie? Bo prezydent. Tak, to jest chyba ostatnie monarchiczne uprawnienie tak, prezydenta. Więc ja bym się zastanawiał, czy jednak tutaj tego w jakiś sposób nie limitować. Oczywiście są takie specyficzne przypadki sądowe, które wzbudzają pewnego rodzaju no, duże zainteresowanie społeczne czy medialne. I gdzie rzeczywiście są określonego rodzaju kontrowersje. I może dla takich przypadków tą instytucję można by zatrzymać. Tak jak to było, nie wiem, no, w przypadku tego słynnego linczu na osobie, która tam wtargnęła do wioski i tam zachowywała się brutalnie. Ale jak pan pyta, czy słusznie urzędnicy kancelarii starają się wyjaśnić tę sprawę i robią, używane jest teraz takie dziwaczne słowo, audyt. Kontrolę dokumentów, moim zdaniem słusznie, dlatego że pytanie zostało postawione i opinia publiczna powinna otrzymać odpowiedź. Oczywiście, aczkolwiek konstrukcja jest taka, że każdy może sobie ułaskawiać i ani za ułaskawienie Słowika, ani tam tego pana ze Szwajcarii, ani tego pana teraz tutaj nikt nie będzie odpowiadał. Oczywiście. Można, proszę panów, odnieść wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość znalazło się w bardzo trudnej sytuacji, no bo z jednej strony odnoszę wrażenie i chyba też PiS jasno to mówi, chcą się odciąć od Marcina Dubienieckiego, z drugiej strony no jakoś ten Marcin Dubieniecki pojawia się cały czas w kontekście tej partii. No i dla samego PiS-u to chyba jest problem. No to jest, odnoszę takie wrażenie, persona non grata na pokładzie Prawa i Sprawiedliwości. No to jest tak brutalnie mówiąc, jak w tym starym takim brzydkim powiedzeniu, że rzuć kupą nie powiem czego, jak się przylepi, to już będzie tam przylepione. I tak to troszeczkę z tym nieszczęsnym Dubienieckim jest. Pan, to jest słuszna diagnoza, że to jest trudna sytuacja.
No ale jest, jeżeli już posługiwać się polskimi powiedzeniami czy przysłowiami, jest i takie powiedzenie, widziały gały, co brały. I dlatego Jadwiga Staniszki w wywiadzie tam na jakiejś gazety powiedziała, że może Marta Kaczyńska winna rozważyć rozwód z tym panem. To już bym nie wnikał, aż tak personalnie nie. Wchodźmy w takim razie państwa, opinia, najnowszy sondaż, poparcie dla partii politycznych, TNS obok, zobaczmy. Jak układają się głosy wyborców, bo te ostatnie sondaże dla Platformy Obywatelskiej nie były najlepsze. No właśnie, i mamy dużą, dużą poprawę. Pytanie, na ile wierzyć sondażom. Partie zazwyczaj, które dobrze wypadają w tych sondażach, są skłonne w nie uwierzyć. Natomiast ta różnica między Platformą a PiS-em jest naprawdę duża. W porównaniu do tego, co było jeszcze nie tak dawno, mówiło się o różnicy naprawdę kilkuprocentowej, to jeżeli panowie pozwolą komentarz w tej sprawie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z Platformy Obywatelskiej. Cieszy wynik badania sondażowego TNS OBOP? Przepaść między wami a PiS-em. Czy mnie ani nie cieszy? Bardzo dobry wynik. Mówiłam od dłuższego czasu, że takie spadki nastrojów przy zbliżającej się kampanii są naturalne i Platforma cały czas dzierży pierwszeństwo i nawet z takim wynikiem, a może lepszym, powinniśmy dojść do wyborów. No właśnie, to chyba tak jest, że jak się dobrze wypada w sondażach, to można uwierzyć. Można uwierzyć w te sondaże. Co takiego się stało w tym ostatnim czasie? Ale też nie przywiązujmy nadmiernej wagi. Rzeczywiście, ani do tych negatywnych, ani do tych pozytywnych jest wczesna faza kampanii wyborczej. Partie siedzą na huśtawce. Sytuacja jest płynna i w parlamencie, i w skali międzynarodowej. Ale jeszcze nie tak dawno było 3-4%. Teraz nie, będzie się wahało, jako osoba, która się troszkę z tymi sondażami interesuje, to ja zgrzytam zębami, jak widzę tego typu sondaż. Wyjaśnijmy może krótko, jaka jest metodologia. To jest sumowany do 100%, czyli ktoś tam mówi na przykład, że głosuje na Platformę, głosuje na PiS, na coś tam głosuje i zostaje 30%. I co się dzieje z tymi 30%? One są proporcjonalnie do tego procentu, który dana partia uzyskała, jakby doliczane. Czyli realnie tutaj pewnie wynik był jakieś co najmniej 10% niższy, ale podano to w takiej formie. Oni nawet zaznaczają, że to nie jest sondaż, tylko to jest jakiś model prognozy wyborczej. Czyli nie wierzyć. Takiego. Ja nie wiem, czy Platforma Obywatelska leczyłaby się u pana doktora. Nie, ja mówię, oni sami w tym opisie metodologii mówią, że to w ten sposób funkcjonuje. Oczywiście żartuję, ale jeżeli homo homini podaje dwa dni wcześniej dwuprocentową różnicę... No właśnie, człowiek ma mętlik w głowie. Zalecamy chyba obaj sceptyczne podejście. Ja co więcej, ja bym zalecał coś takiego, bo jest jednak faktem, że sondaże mogą wpłynąć na wynik wyborczy. Coś takiego, co jest w mniejszym stopniu we Francji, a w dużym stopniu w Szwajcarii. Tam w Szwajcarii na 2 miesiące przed wyborami nie można publikować sondaży. O, no to w takim razie to na szczęście do naszych wyborów jeszcze jest trochę. To jeżeli odebrać chleb i jakimś to jeżeli panowie pozwolą, to jeszcze jeden sondaż. Tak dla równowagi. Sondaż dotyczący generała Wojciecha Jaruzelskiego i jego wyjazdu na beatyfikację Jana Pawła II. 51% mówi, że tak, generał powinien brać udział w tej delegacji. Sam generał Wojciech Jaruzelski postanowił wypowiedzieć się na ten temat i przyznaje, tak, byłem prezydentem RP, odbyłem 8 bezpośrednich rozmów z Janem Pawłem II. Nie chcę wpisywać się w ten sposób w relacje towarzyszące podniosłej beatyfikacyjnej atmosferze. Sam generał Wojciech Jaruzelski zapewnia, nie jedzie na beatyfikację. Po jednym zdaniu w tej sprawie, panowie. Dla mnie rzeczą niezmiernie charakterystyczną, że ten sondaż odzwierciedla stosunek Polaków do stanu wojennego. Jest mniej więcej taki sam. To ciekawe, panie doktorze. Ja bym się zastanawiał, jaka byłaby odpowiedź na pytanie, czy Wojciech Jaruzelski powinien zostać błogosławiony. To jeszcze ciekawsze. To proszę państwa, zostawiamy państwa z tym pytaniem. Doktor Tomasz Sommer, politolog, i Andrzej Jonas, Warsaw-Wojs. Dziękuję panu serdecznie za te komentarze. Oglądali państwo teksty i konteksty. Ciekawe, jaka byłaby odpowiedź. Do zobaczenia. Myślę, że... We'll be right back.